Nazywam się Paulina Litwinow i wspólnie z moim kolegą z Filmoteki Narodowej Michałem Pieńkowskim opowiemy dzisiaj kilka słów o przedwojennej wersji Brzyduli. Film udało nam się cyfrowo odrestaurować w ramach projektu Nitrofilm. Osobiście trochę szkoda mi głównej bohaterki filmu, bo to naprawdę młoda, fajna, rezolutna dziewczyna, ale niestety w każdej kolejnej pracy, do jakiej trafia, szef składa jej niedwuznaczne propozycje. Aby uniknąć takich sytuacji, wymyśla jeszcze bardziej nietypowe rozwiązanie, a mianowicie przebiera się za brzydką i nieatrakcyjną dziewczynę. Ale o ironio, nie przewiduje tego, że sama zakocha się w swoim kolejnym szefie. I tu pojawia się kolejny problem. Jak tego szefa uwieść i do siebie przekonać? A co z tego wynikło? Zobaczymy w komedii Dwie Joasie. To już kolejny odcinek, w którym przybliżamy tajniki pracy nad najstarszymi polskimi filmami w ramach Nitrofilmu. Co w tym projekcie Ci się najbardziej podobało? Dla mnie najbardziej ekscytujące było odkrywanie różnych wersji pozornie tego samego filmu. W zbiorach Filmotyki Narodowej zachowało się wiele kopii przedwojennych polskich filmów, ale w zagranicznych opracowaniach mamy filmy z obcymi napisami, niektóre nawet dubbingowane. A Dwie Joasie to jest ewenement na skalę całej naszej kolekcji. Jest to jedyny przedwojenny polski film z dwujęzycznymi napisami, francuskimi i holenderskimi. Jednocześnie. Mnie z kolei najbardziej cieszy fakt, że wreszcie możemy ponownie zaprezentować te filmy polskiej publiczności, często niemal po kilkudziesięciu latach od premiery, w dużo lepszej jakości obrazu i dźwięku. Podczas prac rekonstruktorskich nad filmem Dwie Joasie okazało się, że udało się odzyskać pięć minut zaginionego po wojnie materiału. Co w tych pięciu minutach się znajduje? Wśród tych pięciu minut są maleńkie fragmenty różnych scen z filmu, ale takim największym odnalezionym jest kulminacyjna scena, w której główna tytułowa bohaterka kradnie futro z mieszkania swojego szefa. Dwie Joasie są wyjątkowe także z innego powodu. Film Dwie Joasie został w całości zrealizowany w wynajętym studiu filmowym. Filmowcy przed wojną bardzo często rezygnowali z kręcenia ujęć plenerowych, dlatego że były one niezwykle kosztowne. Tutaj nie widzimy jej ani jednej scen plenerowych brak. Z kolei na przykład w Ludziach Wisły scen kręconych poza studiem filmowym jest całe mnóstwo i były one niezwykle chwalone przez ówczesną krytykę. Film z udziałem jednej z największych polskich gwiazd okresu międzywojennego, której na ekranie partneruje Franciszek Brodniewicz. Zobaczymy tu także dwie gwiazdy polskiej piosenki Lucynę Szczepańską i Adama Astona. Oraz półnagą Inę Benitę leżącą w wannie. A wszystko to w komedii muzycznej Dwie Joasie.